jest tak. Wszystkie obiekty, którymi na dzień dzisiejszy zarządza, czy to Stowarzyszenie Być Razem, czy Fundacja Być Razem, to były budynki w stanie katastrofy budowlanej. Tak naprawdę to były często budynki bardzo zniszczone, wymagające gruntownego remontu lub po prostu wyburzenia, tak jak w przypadku tu Wałowej. Niepełnosprawni, bezdomni, tak, po zakładzie karnym. Tak. I z... Nazwijmy to umownie z różnymi dysfunkcjami. Z różnymi, tak? Dysfunkcjami. Wie pan, najtrudniejsze jest to, żeby zrozumieć, żeby jakby społeczeństwo również zrozumiało, czym przedsiębiorstwo społeczne jest. Tak? My nie jesteśmy klasyczną firmą, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. My łączymy bardzo mocno działalność taką stricte społeczną, edukacyjną, wspierającą osoby, które no być może w innym miejscu by się kompletnie już nie odnalazły, z zatrudnieniem takich osób i zderzeniem się w związku z tym z rynkiem, no bo musimy to miejsce utrzymać w zasadzie z działalności gospodarczej. To był duży wspólny projekt po to, żeby uruchomić tutaj, myślę, że jedno z pierwszych w Polsce przedsiębiorstw społecznych. Dzisiaj tych przedsiębiorstw społecznych jest już kilka tysięcy w Polsce. Zdarzało mi się odciąć kogoś od sznura, tak? Dwu czy trzykrotnie nawet. Zdarzało mi się przeżywać w ciągu tych 25 lat sytuacje absolutnie ekstremalne, związane z kradzieżami, związane z rozbojami, związane z różnego rodzaju chorobami, z osobami, które przychodziły w stanie skrajnego wyczerpania, osobami, które, nie wiem, odchodziło ciało od stóp, osobami, które były tak wycieńczone, że nie były w stanie podnieść widelca. Wiele lat bezdomny, uzależniony krzyżowo od różnych substancji, alkoholu, narkotyków, leków i tak dalej. Dzisiaj pracuję w jednej z porządnych czeskich firm. Nie piję, nie bierze żadnych środków od kilkunastu lat, od 19 lat. Zawsze mnie tu odwiedza, zawsze dzwoni i przypomina, że ten moment, kiedy przyszedł w to miejsce, gdzie kiedyś pracowałem jeszcze z osobami bezdomnymi, to był ten moment, który pozwolił mu się odbić. To był ten moment, w którym tak naprawdę, jak twierdzi, zmartwychwstał.